moje kruszynki cieszyły się takim powodzeniem na balu, że wcale nie będę zdziwiona, jeżeli książę poprosi o rękę którąś z obecnych tu dziewcząt. O, co ty mówisz, Madynko? Jak śmiesz mi się sprzeciwiać, niegodziwa? Przepraszam, Madynko, myślałam, że mówisz o mnie. No, gdyby nie ta nieznana, ta księżniczka zagadka. Za mąż pójście jednej z was można by uznać za rzecz postanowioną. Ona była piękniejsza niż ktokolwiek na świecie. Mnie to nawet poczęstowała owocami i bananami. A jak się nazywała? Nikt nie wie. A książę oddałby wszystko, aby dowiedzieć się, kim ona jest. Przez cały wieczór pozostawał sam, przyciskając do piersi pantofelek pięknej nieznajomej. Ale dlaczego ona uciekła? Chciała ją zobaczyć. I siostrzyczki? Czy wy może mogłyście pożyczyć mi którąś z waszych starych sukien? Żebym ja też kiedyś mogła pójść na bal. Kapciucho! Oto, co mi zostało. Jaka smutna historia. To jeszcze nie koniec. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. Ależ dobra wróżko. Wszystko, co dobre, już się dla mnie dawno zdarzyło.